Świetnie miksują i robią znakomitą, energetyczną muzykę klubową. Dzisiejska formacja Komodo w programie Jaka to Melodia i ich wokalista Barney Sykes również dzisiaj z nami. Powiedzcie na początek, jak udało się wam stworzyć tak hitowy kawałek jak I Just Died in Your Arms. Mam na myśli oczywiście przeróbkę hitu z lat 80. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby przedstawić starszy, fajny, klasyczny utwór w nowej aranżacji, czyli dać też mu drugie życie. Mamy nadzieję, że się to udało. No i realizujemy obecnie płytę z klasykami, starymi utworami. Mamy w planach, że w wakacje pojawią się dwa nowe remake'i, czyli będą bardzo znane przeboje w nowych wersjach, ale z zachowaniem tej duszy lat 80. A skąd pomysł na wykorzystanie pole dance i mistrzyni Europy Kasi Bielskiej w tym klipie? Troszeczkę to może przypadki nie wierzę, ale jednak coś takiego się stało, że zobaczyliśmy Kasię na mediach społecznościowych i wszyscy w trójkę stwierdziliśmy, że to może być coś fajnego i czegoś takiego jeszcze nie było. Czyli pokazanie pole dance, ale w artystyczny naprawdę sposób. Kasia po tym, jak zagrała w naszym klipie, zwyciężyła na Mistrzostwach Europy. Wasz nowy kawałek, Miami Deja Vu, to jest wasz autorski kawałek. Jaki pomysł macie na teledysk do tego klipu? Rozumiem, że nagrywacie go w Miami. No dokładnie jest taki pomysł, że wyjeżdżamy do Miami. Na razie na początku pojawi się tak zwany lyric, ponieważ jest znakomity tekst, który między innymi tutaj pomógł napisać Barney Sykes. Okay, Barney, tell us. Barney, powiedz nam zatem, o czym opowiada ta piosenka. Right? What is it about? To naładowana emocjami historia miłosna oparta na podróży do Miami. Zabieramy słuchaczy do raju. To nasze wizje podróżnicze. Nie wiem, czy już o tym wiesz, ale oni właśnie zdecydowali, że lecicie do Miami kręcić teledysk do tej kompozycji. Wchodzę w to, super. Lecimy do Miami. W sumie to ty jesteś z Wielkiej Brytanii. Tak. Przyleciałeś prosto do nas, do programu? Tak, przez Berlin, ale prosto tutaj. A powiedzcie chłopaki, skąd nazwa Komodo? Podobno to pochodzi jednak nie od wyspy, a od komputerów Commodore. Chodziło właśnie o komputer Commodore C64. Następcą tego komputera był komputer Amiga i na tym komputerze zaczynaliśmy produkcję muzyki. Był taki program, który się nazywał Fast Tracker. Trochę trudniejszy niż obecne programy i dający większe możliwości, ale w trudniejszy sposób. Ale to był nasz początek przygody muzycznej i stąd ta nazwa Commodore, inspiracja do Komodo. A czy to prawda, że poznaliście się w klubie? Tak, tak. Ja grałem jako DJ rezydent w klubie, gdzie niedaleko Tomek i Jonasz mieszkali i tam poznaliśmy się i tam poznaliśmy swoją muzykę i zaczęliśmy wspólnie tworzyć. A jak wasze życie prywatne i wasze rodziny? Na te wasze koncerty non-stop i że nie ma jest was to w domu? Temat. Często wyjeżdżamy, podróżujemy, ale też jakby osoby z nami związane też podróżują, także jest wszystko okej. Okay. Dziękuję wam bardzo, dziękuję. Chciałbyś coś na koniec dla nas zaśpiewać? Śmiało. We don't sleep at night, oh I love the things you do. We got paradise like Miami deja vu. I think you know why we keep breaking all the rules. It leads me back to you, Miami deja vu. Thank you, great audience, thank you very much.